Trubadurzy zagrali w Sejnach. Grupa wystąpiła na zakończenie tegorocznych Dni Miasta. Zespół, mimo że na scenie jest już od ponad 40 lat, nadal na swoje koncerty przyciąga tłumy. Tak też było w Sejnach. Przed godziną 21 na placu w centrum miasta pojawiły się setki mieszkańców i turystów. Trubadurzy rozpoczęli swój koncert piosenką, którą chyba każdy zna. Razem z zespołem wszyscy śpiewali "Znamy się tylko z widzenia". Sami artyści przyznają natomiast, że ich publiczność ma bardzo szeroki przedział wiekowy. Od 2 do 102 lat, mówi Piotr Kuźniak. Publiczność mamy taką od 2 lat do 102 lat. Przychodzą wszyscy na nasze imprezy, na nasze koncerty i wszyscy równie dobrze się bawią jak my. I przychodzą dziadkowie z wnuczkami, śpiewają wszyscy, nawet wnuczki, nie wiem skąd znają teksty, czasami lepiej od nas pamiętają. Takie piosenki jak "Znamy się tylko z widzenia" czy "Przyjedź mamo na przysięgę", uważam, że to są takie standardy, że każdy to pamięta i każdy to śpiewa. Także z publicznością nie ma na pewno problemu. Mimo że niektóre utwory trubadurów mają już ponad 40 lat, nadal są chętnie słuchane. Gramy to, co lubią nasi fani, ale tworzymy też nowe piosenki, powiedział Sławomir Kowalewski, lider zespołu. To jest właśnie nasza jedna tajna broń tak zwana, ponieważ te wszystkie nasze dawne piosenki, które były komponowane przez nas w latach 60., przetrwały próbę czasu i nadal są lubiane, śpiewane razem z naszą kochaną publicznością. Mimo upływu czasu zupełnie się nie zdekapitalizowały. Mieszkańcy Sejn natomiast mówili krótko: bawimy się świetnie. Nie liczę, że wczorajszej pogody było świetnie. Bardzo ładnie, się cieszę. No. Muzyka była przepiękna, ja w ogóle muzykę lubię każdą. Cudownie, pięknie się bawiliśmy. Jak co roku, wspaniale.